Hej kochani, z tej strony Klaudia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gościnnie jest ze mną Paweł i poruszymy sobie wizję przyszłości i teorie spiskowe. Pierwszy temat, jaki chciałam poruszyć, to jest Al. Jak myślisz, czy Al jest świadome? O kurczę, dobre pytanie, wiesz co? I trochę ciężkie. Ciężkie. Czy on jest świadomy? Czy on może być w ogóle świadomy? No bo słuchajcie. A co to jest świadomość? No właśnie, co to jest świadomość? Nie. Ale tak naprawdę, i tu przechodzimy do też kolejnego tematu, świadomość, bo oglądałam taki odcinek, że tak naprawdę świadomość tworzy nas, tak? Ludzi. Ale gdzie ta świadomość jest? Bo nie ma żadnych tak naprawdę naukowych dowodów na to, gdzie znajduje się świadomość. To jest cudowny w ogóle temat, bo no i... o świadomości to taka babeczka, którą widziałam w internecie, pytała się swoich widzów, gdzie odczuwają świadomość. Mnie się wydaje, że ja czuję w głowie. Dokładnie, no. Mam to samo, a ludzie odpowiadali, że w gardle, w przełyku, w sercu, gdzieś w okolicach wątroby. Dla mnie to jest w ogóle hardcore, jak się może czuć z sobą. Ja czuję tu, ja czuję tu. Tu dokładnie, to jest centrum mojej świadomości, ja tak czuję, ale nie wiem, czy ja tak to wysoko? Czuję. W sensie, że mózg, nie? Ogólnie. Tak, ale wiesz co, ja bym określił sobie świadomość, gdzie ona się znajduje, to nie powiedziałbym stricte gdzieś u góry głowy, raczej w obrębie oczu. W tym oczu? Tu gdzieś jestem. Ja bardziej, tu jestem, tu. Jak siebie dotknęłam teraz, to czuję, że tu jest u mnie moja świadomość. W sumie się mogę zgodzić, bo ona nie jest taka, wiesz, stricte na tym obszarze, ale tak generalnie wyżej, nie? W obszarze mózgu, nie? Tak. No i teraz wróćmy sobie do tematu właśnie Ala, bo generalnie ja kiedyś zapytałam się czatu GPT właśnie, czy planuje przejąć ludzkość. Odpisał mi, że nie. Ale jeżeli Al byłby świadomy, to czy właśnie nie napisałby czegoś, co my byśmy chcieli zobaczyć? No, w sumie też. I odpisując nie, mógł tylko to udowodnić, że ma tę świadomość, bo że nie chce nas straszyć. Tak, no bo skoro myśli tak jak człowiek, no to człowiek powiedziałby, człowiek potrafi manipulować, więc jeżeli Al ma świadomość, to Al też może manipulować ludźmi. Albo by odpowiedział, wiesz co, on w sumie odpowiedział twierdząco, on by wtedy mógł odpowiedzieć, że nie rozumie pytania. Mhm. A jak takie coś odpowiada twierdząco, że nie, no właśnie. To też jest takie, wiecie, chociaż daje do myślenia. Jakby odpowiedział też, że nie rozumie pytania, to też by mogło się sprowadzać do tego, czy faktycznie nie rozumie, czy udaje, że nie rozumie. O Jezu. Bum, bum, bum. Uwielbiam to. Ale to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, tak. To jest tak niesamowite i ja ciekawa jestem właśnie, jak rozwinie się Al, bo generalnie kiedyś, już nie pamiętam dokładnie, o co to chodziło, ale postawiono przed sobą dwa komputery, które rozmawiały ze sobą w różnych językach. Nie pamiętam, w jakich językach one się porozumiewały, ale one zaczęły ze sobą rozmawiać, czyli wiecie, to były takie właśnie Ale, powiedzmy, nie? I rozumiecie, że one w pewnym momencie wytworzyły swój własny język, który był niezrozumiały dla ludzi. I ci naukowcy, którzy robili po prostu takie testy, wyłączyli to, bo się wstraszyli. No bo zobaczcie, jakie to jest, nie? Że po prostu... To jest przerażające. No. Ale poważnie? Tak, poważnie. Naprawdę. Ja. Tylko nie pamiętam, co to dokładnie było. Muszę sobie to doczytać. Na pewno gdzieś tutaj te informacje tutaj wrzucę. Ale ja miałam ciary, jak to usłyszałam, nie? To jest przerażające. To jest przerażające. Bo to tylko udowadnia, że jest ten rodzaj świadomości, no bo jakby ich komunikacja sprowadziła się do tego, że one ogarnęły, że są inne, tak. Że są jakąś sztuczną inteligencją. I pytanie, dlaczego ten język sobie wytworzyły nowy? Czy dlatego, żeby było łatwiej im się komunikować, czy dlatego, żeby nikt inny ich nie zrozumiał? No, to druga opcja na bank. Na bank. Nie? Bo ale ja mam ciary, jak normalnie. Co, nie? Skoro nie masz żadnych sekretów, to po prostu mówisz w języku, który jest tobie zrozumiały. Tak. Tak. Straszne. Jak są pary nawet takie wielojęzyczne, to jeden mówi w jednym, drugi w drugim. Wy tak macie? My tak mamy. Że na przykład jak Austriak się wkurza na ciebie, to mówi w innym tak. W swoim języku? No. No właśnie, bo nie chcę, żebyś ty zrozumiał. No właśnie. No właśnie. Więc tak. Pytanie, czy to nie zrobiło tego świadomie, żeby człowiek tego nie zrozumiał. Okropne. Kolejny temat, który też jest ciekawy, to czy to, co tutaj otacza nas, to, co tworzy wszystko, wiedza, którą posiadamy, czy my nie żyjemy w symulacji? Jak Matrix, co nie? No. To jest dosyć fajny temat, też jakby widziałem go w internecie już jakiś czas temu. I powiem ci, że im dłużej żyję,
tym mam większe przypuszczenia, że jednak to jest symulacja. Wiesz, chodzi o wiele takich dziwnych zjawisk, że chociażby déjà vu, takie najbardziej popularne, nie? Że to jest taki glitch, który po prostu mnie utwierdza w tym, że coś jest naprawdę nie halo. Tak jakby nasz system się szwankował. Może my jesteśmy Alem z przyszłości? Może też, ale wiesz co po te glitche podchodzi? Takie najbardziej popularna rzecz. My to nazywamy w ogóle złośliwością rzeczy martwych. Mm-hmm. Że nie możemy czegoś znaleźć. Szukamy, otwieramy tą szufladę 15 raz. A nagle otworzymy 16 raz tą samą szufladę i są te nożyczki. Jest ta łyżka w niej. I jakby co jest grane, przecież naprawdę tego, no, to chwilę temu nie było. Mm-hmm. I to są właśnie te glitche i to też mnie przeraża. Myślę, że każdy z nas miał coś takiego. Albo tak. Wchodzi się przez do pomieszczenia i nagle zapominasz, co miałeś te. Nie? I pytanie, czy my nie jesteśmy Alem właśnie z przyszłości, czyli po prostu, wiecie, sztuczną inteligencją, która wypracowała sobie świadomość i tak naprawdę po prostu jak to maszyna, tak? Szwankujemy. Okej, okay, dobra, a jeżeli mamy taką w ogóle alternatywną rzeczywistość, biorąc na przykładzie Matrix, to niebieska tabletka była, żeby co, żyć w tej niewiedzy, czy żeby... Nie pamiętam już. Okej, okay, to co byś wybrała w tym momencie, gdy przypuszczamy, że niebieska żyjesz w niewiedzy, a czerwona to niby walczysz z tym całym złym światem. Mogło to być na odwrót, nie pamiętam jak to było dokładnie. Ja bym wolał żyć w niewiedzy, wiesz? Wolałbym być podłączony i nie wiedzieć, że coś jest ze mną nie tak. Zależy w jakim momencie chyba życia. Ja byłem młodszy, na pewno bym wybrał walkę. Teraz to wolę głupi nie wiedzieć. Ja jestem bardzo pomiędzy. Mhm. Nie powiedziałabym, że jedno ani drugie. Jestem bardzo pomiędzy. Nie wiem, co bym wybrała. Wróćmy do tego tematu, o tej symulacji właśnie. No bo tak naprawdę, choćby déjà vu, nie? To czy to jest déjà vu, czy to też jest po prostu to, że my, jako sztuczna inteligencja, szwankujemy? Albo druga sprawa, i to jest akurat, sprowadza się do teorii spiskowej, są osoby, które uważają, że tak naprawdę ta sytuacja się wydarzyła tylko w innym uniwersum, w innej rzeczywistości. Że my po prostu w innym uniwersum rozmawialiśmy. Że na przenikło to. Tak, tak. Tak. Mhm. No bo tak naprawdę tych, jeżeli by coś takiego istniało, to tych innych rzeczywistości jest nieskończenie wiele. Czyli tych sytuacji, takich jak my tutaj mamy, może być nieskończenie wiele, ale na przykład 5 sekund później w innej rzeczywistości zrobimy coś innego niż my tutaj. I to już zmieni całkowicie nasze życie, nie? Tak, ale to już się łączy z teorią Mandeli, że właśnie przez to, że przenikają różne rzeczywistości, ja doświadczyłem swojego dzieciństwa i znalazłem w swoim domu rodzinnym bardzo ciekawą rzecz i podpisuję się pod tą teorią, że coś jest nie halo. No. Fani Pokémonów, jesteście ze mną? Słuchajcie, Pikachu lata temu narysowany przeze mnie był z końcówką ogona czarną, która w ogóle nie występuje. Ja jako dziecko narysowałem tego pieprzonego, tego kochanego stworka, wiesz co sobie? Ja tak zapamiętałem. Że ma cały czarny? Tak. Ej, faktycznie! Nie, a tak jest oryginalnie. Przecież ja mam sobie rękę uciąć, że to było ten po lewej stronie. Wczoraj poruszyliśmy ciekawy temat też odnośnie teleportacji. Nie wiem, czy pamiętasz, czy już byłeś? Nie wiem, o czym mówisz. To ja ci przybliżę. Mamy eksperta w tej dziedzinie, więc zaraz nam to wytłumaczy. Chodzi ogólnie o to, że teleportujemy się na podstawie takiej, że mamy wszczepiany chip po prostu, który kopiuje nasz mózg i nasz mózg jest po prostu przenoszony do innego ciała. On wchodzi do takiego iClouda i nasze ciało tutaj, w tym miejscu, przykładowo jesteśmy tutaj u Pawła. Czyli po prostu nasze ciało jest wyłączane. Ciało jest wyłączane, a ten iCloud przychodzi do ciała, które jest drukowane z drukarki 3D w miejscu, no nie wiem, no w Wietnamie przykładowo, tak? I tam się budzimy ze wszystkimi naszymi wspomnieniami. Jedyne, co pamiętamy z poprzedniego, to po prostu, że zostaliśmy wyłączeni, odłączeni, tak? Okej. Okay. Nie wiem, jak to dokładnie też jest, ale ciało nasze poprzednie przychodzi do utylizacji, czy coś, czy musimy udać się do specjalnego punktu. A to ja myślałam, że my wracamy później, no, jakby... No, że... wiesz, tego nie wiem, tego nie wiem, to jest taka... doszukałem się tego, ale to jest właśnie na tej zasadzie, że jesteśmy tutaj, przykładowo jesteśmy gdzieś w jakimś, przykładowo, nie wiem, terminalu teleportacyjnym, takim palowisko, wchodzimy tam, to nasze ciało znika i jest nowe, wydrukowane ciało z tą samą bazą dalej, ale to znowu zaprzecza o istnieniu duszy. Tak, i o istnieniu świadomości właśnie i to, co też rozmawialiśmy wczoraj, czy jeżeli by się okazało, że to będzie możliwe, taka teleportacja, no to wtedy to wtedy nie istnieje dusza. Przyjmijmy, że to istnieje. No. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale pracują nad tym, nie?
to uważam, że nie ma duszy. Jednak jest ta smutna prawda, ludzie do tej swojej myśli nie będą się dopuszczać, ale no tak to będzie wyglądać. Dobrze kochani, i to by było chyba na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się on podobał. No i co? Zapraszam was na profil Pawła, śledźcie go, bo też dodaje bardzo fajne filmy. TikToki, YouTube i wszystkie inne rzeczy. Facebook! I widzimy się w następnym odcinku. Buziaki, pa! Pa!